Cześć, mam na imię Joanna. Jestem projektantką zrównoważonej mody i poszukiwaczką nowych rozwiązań, które pomogłyby zmniejszyć szkodliwy wpływ branży odzieżowej na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W tym odcinku opowiem Ci o moim zeszłorocznym eksperymencie z kombucha leather. Pokażę Ci wykonane przeze mnie prototypy i specjalnie dla Ciebie przeprowadzę kolejny artystyczny eksperyment. Kilka lat temu widziałam prezentację w TED Talk autorstwa brytyjskiej projektantki zrównoważonej mody Susan Lee – Wyhoduj własne ubrania. Opowiedziała o swoim doświadczeniu w uprawie materiału skóropodobnego ze specjalnych bakterii, drożdży i herbaty z cukrem. Temat był intrygujący i dziwny. Chciałam wypróbować ten materiał, ale nie wiedziałam, od czego zacząć. Nie znałam tego napoju, ale przypomniałam sobie, że moja znajoma naukowczyni opowiadała mi już kiedyś o kombuczy i swoim kosmicznym projekcie. Wraz z zespołem szukali alternatywnych sposobów tworzenia materiałów, które można by wytworzyć poza warunkami ziemskimi, na przykład w bazach i stacjach kosmicznych. Przeprowadzili kilka eksperymentów ze skórą z kombuczy w laboratorium. Dołączyłam do jej zespołu i od ponad roku tworzymy i testujemy różne pomysły na nowe wykorzystanie napoju i celulozy wytwarzanej przez ten niezwykły konglomerat bakterii i drożdży. Stworzyliśmy tonik oraz krem do twarzy i ciała, testowaliśmy to na sobie i znajomych przez wiele miesięcy i efekty bardzo nam się spodobały. Jednak od samego początku nurtowało mnie pytanie, jak wykorzystać skórę z kombuczy w naszym codziennym życiu. Rozpoczęłam poszukiwania, ale zanim opowiem Ci, co odkryłam, wyjaśnię, czym różni się skóra zwierzęca i skóra syntetyczna od skóry z kombuczy. Skóra z kombuczy rośnie w pojemnikach i jest produktem procesu fermentacji i jest wolna od okrucieństwa, w przeciwieństwie do współczesnej produkcji skór zwierzęcych, która naraża zwierzęta na ból i cierpienie. W procesie produkcji skór zwierzęcych i syntetycznych stosuje się wiele toksycznych chemikaliów, które szkodzą naszemu zdrowiu i środowisku. Ponieważ producent nie musi nas o tym informować, bardzo często nie wiemy, jakie niebezpieczne związki znajdują się w naszych kurtkach, torebkach, portfelach czy butach. Natomiast do produkcji skóry z kombuczy wykorzystywane są wyłącznie naturalne, bezpieczne składniki. Skóra z kombuczy jest całkowicie biodegradowalna i bezpieczna dla środowiska. Z drugiej strony skóra zwierzęca jest impregnowana wieloma substancjami, które utrudniają, a często uniemożliwiają jej biodegradację. Nie mówiąc już o skórze syntetycznej, która pochodzi z plastiku i w ogóle nie ulega biodegradacji. Na tym etapie badań i prac nie jesteśmy jeszcze w stanie stworzyć skóry z kombuczy, która mogłaby zastąpić skórę zwierzęcą i syntetyczną, ale jesteśmy na dobrej drodze, aby to zmienić. Pokażę Ci kilka prototypów, które stworzyłam i testowałam przez kilka miesięcy. Zrobiłam kilka par haftowanych kolczyków, żeby sprawdzić, czy da się jakoś ozdobić skórę z kombuczy, aby nadać jej mniej surowy charakter. Okazało się to dość trudne, ale możliwe. W kolejnym prototypie haft stworzyłam na innej tkaninie i naszyłam go na kawałek skóry z kombuczy pomalowanej ekologiczną farbą. Efekt jest całkiem atrakcyjny, nie sądzisz? Szycie było większym wyzwaniem, ponieważ skóra z kombuczy zachowuje się bardziej jak papier, a igła maszyny zachowywała się na niej jak nóż. Ale po kilku eksperymentach udało mi się znaleźć sposób. Użyłam do tego naturalnego lnu i stworzyłam materiał kompozytowy, z którego uszyłam saszetkę, którą widzisz na tym filmie. Skóra z kombuczy jest lekka i świetnie sprawdza się w kolczykach, ale jej naturalny wygląd nie jest zbyt atrakcyjny, więc dzisiaj zobaczysz kolejny eksperyment i sprawdzimy, czy uda mi się nadać trochę bardziej atrakcyjny wygląd temu materiałowi. Zacznijmy tworzyć. Przygotowałam dwa trójkątne kawałki skóry z kombuczy. Potrzebuję też zapięcie do kolczyków i igłę do naszycia koralików. Lista niezbędnych materiałów i narzędzi znajduje się w opisie.
Wykorzystam koraliki ze starej biżuterii. Są to szklane i metalowe koraliki, pięknie odbijają światło, co dodaje nieco blasku i kontrastu z naturalną surową skórą kombuczy. Do ich przyszycia używam bardzo cienkiej nici do haftu koralikami. Thank you.
Pokażę Ci teraz, jak wykonać klasyczny haft na skórze z kombuczy. Musisz być delikatna i uważać, aby nie wykonywać dziurek igłą zbyt blisko siebie, ponieważ spowoduje to powstanie dużej dziury w materiale i haft będzie wyglądał nieatrakcyjnie. Jak widać, wymaga to wprawy, ale jest możliwe, a efekt końcowy jest całkiem niezły. Teraz pozostaje mi tylko zszyć dwie części kolczyka, wyciąć kształt i dodać zapięcie. Skóra z kombuczy jest biodegradowalna, więc resztki wyrzucę do kosza na bioodpady. Thank you.
Skóra z kombuczy to bardzo ciekawa alternatywa dla skóry zwierzęcej i syntetycznej, jednak jej surowy wygląd może nie każdemu przypaść do gustu. Jest trwała, ale na razie nie jest wodoodporna. Jest całkowicie bezpieczna dla środowiska i ludzi, ale pachnie drożdżami, chociaż zapach ulatnia się po kilku dniach od wysuszenia. Jest lekka i może różnić się grubością oraz elastycznością. Można ją ozdobić haftem, koralikami i pomalować. W sumie jest to materiał, który ma przyszłość, ale musimy jeszcze popracować nad jego funkcjonalnością i wyglądem. Oto gotowa para kolczyków. Myślę, że będą świetnie komponować się z moją ulubioną wiosenną sukienką z Lyocellu. Zaletą tych kolczyków jest to, że są super lekkie i bardzo wygodne w noszeniu, pomimo tego, że są dość duże. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do tworzenia i poszukiwania nowych rozwiązań, nie tylko stylowych. Bądź kreatywna i baw się dobrze. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i udostępnij znajomym. To zmotywuje mnie do tworzenia kolejnych filmów dla Ciebie. Subskrybuj mój kanał, aby uzyskać więcej samouczków i kreatywnych pomysłów. Jeśli szukasz więcej inspiracji i pomysłów, jak dopasować ubrania do swojej osobowości, obejrzyj inne filmy na kanale.